Będzie fajnie. Dobrze, a więc dotarliśmy do miejscowości, w której odbywają się nasze zawody. Za oknem widzimy jezioro, w którym mała będzie się pluskać. Będę walczyć z metrowymi falami. Tak, tak, oczywiście, wiadomo. Tata szykuje się, już poszedł, szykuje się na objazd trasy, rozeznanie. A my idziemy również na rozeznanie. Tak, obejrzeć strefy zmian, T1, obejrzeć, T2, tak, już jako profesjonalist. Tak, obejrzeć strefę zmian, obejrzeć jeziorko i może znaleźć miejsce na kolację. Tak jest, bo musimy węglowodany uzupełnić. Tak. Nie mogę się doczekać, żeby robić do tego napisy po angielsku. Tak, to jakby będę komentować. To jest koniec trasy pływackiej. Startują gdzieś tam, płyną pętle i tutaj wbiegają i tam jest strefa zmian, gdzie będzie czekać tata, a potem tata zrobi pętlę i ja będę czekać. Także na mój gust, tu będą tuptać, tu będą wejść do wody, a start jest tam, ten biały. Tak bym powiedziała, że tak to wygląda. A tutaj mamy już bardzo strefę kibica. Znaczy nie, ale ja to tak będę nazywać. Także to jest meta. Tu będę wbiegać, a tu będą na mnie czekać rodzice, żeby wbiec ze mną. Yes. Refreshments. A więc teraz refreshments. Czy trzy słowa do ojca prowadzącego po objechaniu trasy? Gęsta góra. A więc jesteśmy po śniadanku, przybrani w outfity. Wstamy na miejsce. Kasia z nami. Tata prowadzi rowerek. Mama poszła trochę wcześniej. Woda zjadła ciut wcześniej. Ona pierwsza. Ona pływa. Nagrywasz się, Pani. A, dobra, no to powiem, że się ruszam, to mi po prostu przeskakuje, że się będzie zbierać. Pani? Gdzie? Coś. Tylko Kasia się zbiera. Dobra, to jest nasz trener mentalny, ta. Nasza maskotka. Dobra, dobra. Proszę, przyjmij. Wiązkowe. Zaczynamy odliczanie zawodników. No to prawie setka. To co, dwie serie po poranku, wznoszenie na każdym poziomie? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Pół serii. Myślę, że niektórzy startowali troszkę, bo byli... Powodzenia, rodzicielu! Jeszcze jakieś 20 minut. Tu wszyscy już się przygotowują. No, finalnie nie możemy tutaj zawalić wszystkiego, bo tata musi rower odwieźć też, tak? Nie tylko on. Jak się pani rozgrzewa? Samopoczucie przed startem? Co było? Hajkry. Daj dziobu. Nie ten język, ale... Tak, ale o to chodzi. Trochę tych sił zapracę na bieganiu. Bieganie też było mocne.
No my z Michałem mamy taki mały zakładzik. Bo trzeba nagrać, czas, że ja troszeczkę szybciej, ale myślałem, że jeszcze więcej na drogę na rowerze. Wiesz co, ja też myślałem, że więcej, bo na płaskim miewałeś 42 minuty, a tutaj podbieg, bo wczoraj pojechałeś całą trasę. Oni gadają, analizują czas. Ja się cieszę, że skończyłam. Tak ci powiem. Nie wiem komu. Ale masz fajny pierś. Ale no. Udało się. Skończyłam. Uśmiechnięty. Jak zwykle. Fantastyczny. Finiszujący. Twardziel. Darek Dąbrowski, drodzy Państwo, kolejnym zawodnikiem, który już na... Proszę bardzo, tutaj mamy... kawkę. Ale mamy panakotę, ludziki, lemoniatkę. Mój numer. I medale. I medale. No. Potem zrobię lepsze ujęcie na medale, ale no. Nom. Ten, nie udało się podium w tym roku, bo było trochę więcej sztafet niż 3, ale i tak jesteśmy zadowoleni. I poprawiliśmy wynik zeszłoroczny i uzupełniamy teraz kalorie, węglowodany, mikroelementy i tak dalej. I też, o, też mam medal, żeby nie było, że tylko oni mają. Też mam bardzo ładny. O. Dziękuję za uwagę. Dzień dobry. Jak teraz zaśnie i nie będzie się ruszała w ogóle. Może odleci. Myślałem, że aż tak zareaguje. Gdzie ona? O, what the fuck. Tak. Ona jest niegroźna, są ważki. No wiem, ale nie chcę nie w twarz dostać. Okej. Przygoda.